części 174 budowałem dynamiczną, rozwijaną listę, która była powiązana z inną listą. W tej części zrobię to samo, ale dane są przygotowane trochę w inny sposób. Spójrz, w kolumnach B i C mam producentów oraz ich produkty. Aby to, co pokażę, działało, należy mieć tę listę posortowaną według, w tym przypadku, producentów, tak aby produkty danego producenta znajdowały się w jednej grupie. Na przykład najpierw mam producenta o nazwie Amika i jego produkty, potem jest producent o nazwie Ariston i jego produkty, i listy rozwijane działają podobnie jak w poprzedniej części. Wybieram z pierwszej listy element, niech to będzie Beko, rozwijam drugą listę, na niej znajdują się tylko produkty, które w tym przypadku są produktami producenta o nazwie Beko. Jeżeli zmienią producenta na Brauna, to produkty tylko i wyłącznie tego producenta pojawią się na tej drugiej rozwijanej liście. Do dzieła. Przejdę do arkusza, w którym mam te dane. I teraz pierwszy krok, który tutaj należy zrobić, to przygotować listę wszystkich producentów, którzy występują. Więc zaznaczę wszystkich tych producentów, skopiuję ich, wkleję gdzieś do dowolnej komórki obok tej oryginalnej listy. Ustawiam kursor gdziekolwiek w obrębie tej skopiowanej kolumny i w karcie dane użyję mechanizmu o nazwie usuń duplikaty. Te dane, z których chcę usuwać duplikaty, to jest pojedyncza kolumna. Wystarczy więc, że kliknę w tym okienku OK i Excel powie mi, że pozostało 12 unikalnych producentów. Ci producenci to będą elementy tej pierwszej listy. To, żeby było dynamiczne, należałoby zbudować ten obszar dla producentów dynamicznie, aby po dopisaniu nowego producenta również on na liście rozwijanej się pojawiał. Jak to zrobić? Ustawiam się w komórce, powiedzmy D1, i tutaj zbuduję formułę, która będzie budowała mi listę tych producentów. Powiem Excelowi, że chciałbym, aby ci producenci zaczynali się w tym przypadku od komórki E5, średnik 0, średnik 0, czyli nie odsuwam się ani w dół, ani w górę, ani w lewo, ani w prawo od tego miejsca. Średnik, wysokość obszaru, który będzie tutaj zbudowany tą funkcją przesunięcie. Sprawdzę przy wykorzystaniu funkcji ile niepustych. Zaznaczę komórki od E5 w dół do momentu tyle komórek, ilu producentów przewiduję tutaj dopisać. Niech to będzie do wiersza powiedzmy 26. Blokuję ten obszar, zamykam nawias od ile niepustych. Średnik 1, bo obszar, który buduję funkcją przesunięcie, będzie miał mieć jedną kolumnę. Zatwierdzam to enterem. Pojawił się tutaj błąd, ale kopiuję teraz tę formułę z paska formuły, Ctrl-C, Escape. Teraz ustawiam się w komórce, w której ma być ta rozwijana lista, pierwsza z nich. Klikam w kartę dane, w poprawność danych, wybieram opcję lista i w polu źródło klikam Ctrl-V, aby wkleić tę formułę, którą przed chwilą zbudowałem. Klikam OK. Sprawdźmy, czy działa. Powinni na tej liście znajdować się wszyscy producenci z tej kolumny E, którą dodatkowo tutaj sobie zbudowałem. Tę kolumnę E można teraz oczywiście ukryć, żeby ona nie przeszkadzała. Formułę, którą tutaj zbudowałem, można teraz oczywiście usunąć, a lista nadal będzie sobie działała. I teraz powiem Excelowi, że chciałbym na tej drugiej rozwijanej liście, aby znajdowały się tylko produkty tego producenta, który jest wybrany w C1. Jak takie coś osiągnąć, ustawiam się znowu w komórce obok tej komórki C2 i tu wpiszę znowu przesunięcie. Może zanim to zrobię, to zwężę trochę tę kolumnę, abyś mógł lepiej widzieć tę formułę. Równa się przesunięcie. Powiem Excelowi, że chciałbym budować obszar, którym będą produkty danego producenta. Jeżeli jest wybrana Amika, to chciałbym, aby te komórki znajdowały się na rozwijanej liście. Więc powiem Excelowi, że chciałbym startować od komórki C4 tym razem, czyli od kolumny, w której są nazwy konkretnych produktów. Blokuję adres tej komórki, średnik. Wiersze, o ile wiersze w dół lub w górę przesunąć się z początkiem obszaru, który będzie zbudowany. I tutaj skorzystam z funkcji podaj pozycję, aby znaleźć, na której pozycji jest wybrany producent w komórce C1, średnik, wśród tych wszystkich producentów, którzy znajdują się w kolumnie producent, więc zaznaczyłem ich wszystkich. Blokuję ten obszar naciskając F4, średnik 0, mówię, rób dopasowanie dokładne. Jeśli teraz podejrzę, co wyjdzie z tego, podaj pozycję, zaznaczyłem tę formułę, naciskam F9, spójrz, 92, to oznacza, że Samsung jest na 92 pozycji. Kliknę Ctrl Z, aby to cofnąć.
Aha, ważna rzecz. Pierwsze wystąpienie Samsunga jest na 92. pozycji. Jeżeli tu wpisana byłaby Amiga, to Excel, pomimo że Amiga jest wpisana 5 razy, to funkcja podaj pozycję znajdzie pierwsze wystąpienie. Powie mi, że Amiga jest na pierwszej pozycji. Kliknę Ctrl-Z, aby to cofnąć. Więc to będzie informacja dla Excela, o ile wierszy w dół ma się przesunąć, budując początek obszaru, który będzie dla tej rozwijanej listy obszarem z danymi. Średnik. O ile kolumn odsuwam się w lewo lub w prawo. Nie odsuwam się, bo startuję od komórki C4 i nie chcę się odsuwać ani w lewo, ani w prawo, więc wpisałem 0. Średnik. Wysokość obszaru. Wciskam średnik. Wysokość obszaru. Czyli jeżeli Excel znajdzie sobie Samsunga, że jest on w 92. wierszu, to musi od tego 92. wiersza zaznaczyć tyle pozycji w dół, ile razy ten Samsung tam występuje. Więc tutaj skorzystam z funkcji licz. Jeżeli i powiem Excelowi, żeby sprawdził tych wszystkich producentów, oczywiście mógłbym zaznaczyć też tutaj ten obszar dłuższy, jeżeli zamierzam tę listę rozbudowywać, ale wcześniej zaznaczyłem do wiersza 108, to i tutaj również niech będzie do 108. Ctrl Backspace, aby wrócić z ekranem do góry. F4 naciskam, aby ten obszar zablokować. Średnik i powiem Excelowi, że chciałbym w tym obszarze liczyć, ile razy występuje to, co jest tutaj. Również zablokuję. Zamknę nawias. To będzie wysokość tego obszaru, który jest budowany funkcją przesunięcie. Naciskam średnik i jeszcze szerokość. Szerokość to 1, ponieważ ten obszar będzie się składał z jednej kolumny. Jak widzisz tutaj, te dane znajdują się w jednej kolumnie. Naciskam Enter, aby to zatwierdzić. Również pojawił się błąd, ale teraz skopiuję całą tę formułę. Ctrl-C, Escape. Ustawiam się w komórce, w której chcę stworzyć rozwijaną listę. Wchodzę do dane, do poprawność danych i wybieram lista, a w polu źródło klikam Ctrl-V, aby wkleić tę formułę, którą przed chwilą zbudowałem. Klikam OK i sprawdźmy, czy działa Samsung. I zobacz, są produkty Samsunga. Wybiorę Amikę. Amika jest na samym początku tej listy. I znajdują się na rozwijanej liście produkty tylko i wyłącznie marki Amika. Jeszcze jeden test, może niech będzie Ariston. I tylko produkty marki Ariston. Jak widać, są tutaj cztery sztuki tego produktu. Więc w ten sposób możesz również zbudować rozwijaną listę. Ona jest mniej dynamiczna niż ta zbudowana w części 174, ponieważ teraz, jeżeli pojawi się nowy producent, to muszę tego nowego producenta tutaj dopisać do tej kolumny E, która była ukryta. I dodatkowo formuły, które wykorzystuję w poprawności danych, w nich zaznaczyłem obszar do wiersza 108, w tej drugiej formule zaznaczyłem obszar do wiersza 108, więc jeżeli nowi producenci i nowe produkty będą się w tych kolumnach pojawiały, to Excel powinien działać na większym obszarze, więc należałoby, może ja to od razu poprawię, wejdę do poprawność danych i poprawię tę formułę, żeby ona działała nie do wiersza 108, tylko na przykład do wiersza 1000. Tu 1000, tutaj 1000. Zatwierdzam to przyciskiem OK. Nadal ta formuła będzie działała, ale teraz mogę dopisać spokojnie nowe produkty i nowych producentów aż do wiersza 1000. Tę formułę, która zbudowana jest w komórce D2, mogę oczywiście usunąć. Ona była tylko po to, żeby ją skopiować i wkleić do okienka poprawność danych.